Siemaneczko wszystkim, tu Lizla, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę bardzo, bardzo gruby i powiem wam, że powiem wam to już na początku, że pokażę wam w tym filmie teorię, która może, ale nie musi być prawdziwa, no ale zobaczycie, że no naprawdę są na nią dowody i przesłanki ku temu, że jest faktycznie prawdziwa. I w tym momencie także dziękuję Bartoszowi, który także robi mi miniaturki, no bo on mi o tym temacie powiedział, naprowadził mnie, no i naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. No i jeszcze oczywiście zaproszę was na grupę Trap Comedy Polska, do której link macie w opisie. Jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie link w opisie, no a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Okej, więc zanim przejdziemy sobie do tej teorii, to przypomnijmy sobie, co się w ogóle stało, kim są Saki Juvi, jak zginęli, przypomnijmy sobie cały kontekst tego zdarzenia i filmu. Myślę, że większość z was już to wie, no ale dla porządku szybciutko sobie to przypomnijmy. YNW Sack Chaser i YNW Juvi byli bliskimi przyjaciółmi YNW Melly'ego. 26 października 2018 roku Melly, Sack Chaser, Juvi oraz jeszcze jeden członek ekipy YNW, YNW Borden, wyszli ze studia, wsiedli do auta i odjechali. Borden prowadził, Sack siedział obok niego, z tyłu po lewej siedział Melly, a z tyłu po prawej Juvi. Sack i Juvi w pewnym momencie zostają zastrzeleni. Melly i Borden zawożą ich do szpitala, ale Sack i Juvi są już martwi. Melly wstawia post upamiętniający jego zmarłych przyjaciół. 12 lutego 2019 roku Borden zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia, podwójnego oraz pomocnictwa. Nakaz zostaje wystawiony także na Melly'ego, więc ten kolejnego dnia oddaje się w ręce policji i zostaje oskarżony o podwójne morderstwo pierwszego stopnia. Potem obaj nie przyznają się do winy. Borden zostaje potem przeniesiony do aresztu domowego, potem znowu do normalnego więzienia, no a potem wraca do aresztu domowego i do dziś tam przebywa. Emily, jak od ponad 3 lat siedzi za kratami, tak nadal tam jest, bez kaucji, bez niczego. Jego proces ma się rozpocząć 7 marca 2022 roku, a proces Bortlena ma się odbyć oddzielnie. I teraz tak, wersja Emily'ego jest taka, że jego dwaj przyjaciele zginęli w wyniku ostrzału drive-by shooting, natomiast wersja policji jest taka, że to Melly ich zastrzelił, a Borden pomógł mu upozorować to tak, no że auto padło ofiarą drive-by shooting. No i teraz przechodzimy sobie do sedna filmu. Teza, którą wam przedstawię i która wynika z researchu community, mówi, że rzekomo to raper z Florydy o ksywie Crucial zabił 26 października 2018 roku Sacka i Juviego. Celem całego zamachu miał być Melly, no jednak w wyniku błędnego celowania zabici zostali Sack i Juvi, no zamiast tego pierwotnego celu, jakim był no Melly właśnie. Jeśli ta teza jest prawdziwa, no to oznacza to, że Melly jest niewinny. Tutaj macie Instagrama Crucial'a, no i w bio macie link do piosenki na SoundCloudzie, do której przejdziemy sobie potem. Teraz omówimy sobie dowody przemawiające za tą tezą. Crucial dzień, dwa po zabójstwie opublikował na swoim Instagramie oraz Twitterze serię wpisów, w których atakuje Melly'ego, no i prawie wprost mówi, że to on strzelał. Ogólnie źródłem tej informacji jest konto na Instagramie o nazwie YNW Only. Będę omawiał te wpisy w takiej kolejności, w jakiej są w tym poście, no a nie w chronologicznej. W pierwszym wpisie z 28 października 2018 roku Crucial wstawił okładkę do swojej nuty Target Practice YNW Melly This razem z datą jej premiery oraz odliczaniem i dopisał: chcesz bifu i myślisz to fajne, przebywamy i celujemy w tego Jeepa. W drugim wpisie z 28 października 2018 roku Crucial wstawił zdjęcie blanta i napisał: zawijamy twojego kuzyna w tego blanta, czarny. W trzecim wpisie Crucial napisał: nadal jebać YNW Melly'ego, hashtag murder on my mind i hashtag stop sneak dissing. W czwartym wpisie z 27 października 2018 roku Crucial wstawił zdjęcie Chaina, którego no miał kiedyś ukraść Melly'emu. Zobaczcie, że mega podobnego Chaina nosi do Melly i dopisał: my po prostu celowaliśmy YNW Melly'ego, a odjebaliśmy niewinne osoby. No i te cztery wpisy są mocnymi dowodami, bo po pierwsze, Sack i Juvi zgnęli siedząc w Jeepie. Skąd Crucial wiedziałby, że zgnęli akurat w Jeepie 2 dni po zabójstwie? Gdyby napisał te wpisy po aresztowaniu Melly'ego, no to byłoby to wiadome, no bo były to publiczne informacje, no ale 2 dni później nie były publiczne, w sensie 2 dni po tym zabójstwie, więc no skąd by to wiedział? Czwarty wpis
Teraz jest dość mocnym dowodem, no bo Kurzela jest z Kripsów, a Meli z Bloodsów, no i praktycznie wprost mówi, że to on strzelał, no i też pytanie, skąd miałby takiego Chaina. Teraz pokażę wam coś jeszcze mocniejszego. 28 października 2018 roku ktoś na Twitterze wprost pytał Kruciala, czy to on strzelał do Meliego. Krucjal wstawił screena tego pytania na Instagrama z dopiskiem, co jeśli ja to zrobiłem. No i teraz przechodzimy do naprawdę grubej rzeczy. 1 listopada 2018 roku Crucial dropnął swoją tę Target Practice, no i jest to diss na Meliego. Sam tytuł jest wymowny, no bo Target oznacza cel, a Practice ćwiczenia. Crucial 1 listopada 2018 roku wstawił na Instagrama okładkę tej nudy z informacją, że link do niej jest bio. No i spójrzcie tylko na to wszystko. Na okładkę, tytuł, wpisy, komentarz ludzi, no dość dużo to sugeruje, no nie? No chyba to sami przyznacie. I informacje, które wam przedstawiłem, zostały ujawnione przez ludzi. No i oczywiście ludzie tam pytali Kusiala, czy to on zabił, inni go hejtowali. No wiadomo, taka reakcja społeczna. No i jak widzicie na tych screenach, Krucjal nie zaprzecza, że to on zabił, no i ewidentnie jest bardzo agresywny. I pamiętajcie, że pokazałem wam tu tezę, która może, ale nie musi być prawdziwa, no choć przyznacie chyba, że brzmi dość logicznie, no i są na nią dowody. Być może to Krucjal zabił Saka i Juwiego, no a w każdym razie ma z tymi morderstwami coś wspólnego. Źródłem informacji jest konto na Instagramie o nazwie WineWOnly, no i moim informatorem był Bartosz, który także robi miniaturki, więc naprawdę, wielki shoutout w tym momencie. Okej, i to by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, jeśli odcinek się wam podobał, dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdź na mojego Instagrama, na mój muzyczny kanał oraz oczywiście na grupę Trap Community Polska, wszystkie linki macie w opisie. Jeszcze raz, źródło informacji to Instagram WineWOnly, no i jeszcze raz wielki shoutout dla Bartosza. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!